No z tym tytułem to może trochę przesadziłem, tak właściwie to jeszcze dwa filmy. Cześć, witajcie. Przepraszam Was najmocniej za warunki, w jakich to nagrywam, bo słońce wali, widzę prosto w obiektyw, ale za chwilę wjadę w las, więc powinno być lepiej. No i statyw mi się oberwał na lusterku i może trochę bujać. No, także tyle słowem wstępu. Kochani, tak to wygląda, jak w tytule tego filmu. Nagram jeszcze poza tym, jeszcze dwa filmy i robię przerwę. Jak długo? Nie wiem. Oczywiście, kanał nie będzie zawieszony, wyłączony, nic z tych rzeczy. Jeszcze za bardzo mi się chce, żeby to wyłączyć, ale na pewno na jakiś dłuższy czas robię przerwę. Nie wiem, czy tam może coś po drodze nie wleci, gdyż wiecie, no pojawi mi się jakiś fajny temat, który będę chciał omówić, czymś się tam z Wami podzielić, no i po prostu nagram. Ale będzie na pewno dużo, dużo, dużo mniej. Dlatego jeżeli ktoś uważa te wypociny za sensowne, to zapraszam do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, które się pojawią. Co to będą za dwa kolejne filmy? Jeden to będzie Q&A, do którego pytania zadawajcie pod tym filmem. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które tam będą. Najwyżej to Q&A będzie trwało półtorej godziny. Zobaczymy. Kolejny film to będzie ten taki ostatni, 7 mitów na temat alkoholizmu, bo mam już tam cały scenariusz przygotowany, intra, różne pierdoły, trochę się tam przy tym pobawiłem, no to chcę to też jak najbardziej opublikować w jakimś tam najbliższym czasie. Tak czy siak, przerwę, kochani, robię przede wszystkim, znaczy z kilku powodów, trzy rzeczy w zasadzie. Za jakiś czas, to co prawda parę miesięcy, ale jednak oczywiście czeka mnie sesja znowu, wchodzę w terapię DDA jako uczestnik, nie jako praktykant, tak więc będę robił DDA, więc w jakiejś tam przyszłości na pewno będzie na ten temat sporo materiału, ale to jeszcze. Jeżeli wchodzi się w taką terapię, zwłaszcza DDA, no to trzeba się naprawdę bardzo mocno skupiać na samej terapii, a nie jeszcze, wiecie, gadać przy tym wszystkim. Bo za wszystkim ja mam jeszcze pracę, rodzinę. Chciałbym też czasami obejrzeć jakiś durny film, poczytać książkę czy pograć na konsoli. A czasem mam tyle samo, co Wy wszyscy, czyli równo 24 godziny na dobę. Dlatego, kochani, będzie mnie na kanale mniej, ale myślę, że to wszystkim wyjdzie na zdrowie. Filmów jest cała masa jeszcze do obejrzenia, bo między tym, który ma najwięcej wyświetleń, a tym, które mają zdecydowanie mniej wyświetleń, jest przepaść kilkudziesięciu tysięcy odsłon, więc myślę, że większość z Was, jeżeli uważacie te materiały za sensowne, macie co jeszcze oglądać, bo jest w sumie ponad 160 filmów. Więc między innymi terapia, troszeczkę czasu dla mnie. Kolejna rzecz, znowu robię sobie cyfrowy detoks, tym razem na pewno dłużej. Z tym pomysłem jest pewien projekt związany, o którym na razie nie będę gadał, ale to też jakby jedno wynika z drugiego. No i jeszcze jest trzecia rzecz, którą właśnie z przyjacielem, z kumplem ze studiów zaczynamy niedługo robić. Taki projekt pewien, też tam troszeczkę w internecie będziemy działali, ale to Wam może później dam znać, co tam się dzieje wokół tego tematu, bo to jest w ogóle na razie póki co niezwiązane z tym, co jest tu na kanale. Więc no tak po prostu to wygląda. Przede wszystkim chodzi też o to, już poza tymi różnymi sytuacjami, które gdzieś są, ja potrzebuję teraz, wiecie co, czasu takiego dla siebie na przetrawienie pewnych rzeczy, bo Boże, Indianie, zapomniałem, jak oni się nazywali, ale żyjący w rezerwatach w Stanach Zjednoczonych, nie będę myślał teraz, bo nie wymyślę, oni mówili coś takiego, to jest też taka dosyć stoicka postawa, że moje, twoje, w ogóle nasze życie, jego jakość, to jak jesteśmy z niego zadowoleni, jest wprost proporcjonalne do tego,
jak bardzo staramy się żyć różnymi mądrościami. W zasadzie cała moja druga książka jest o tym, kurs realizacji marzeń, gdzie o tym mówiłem 1500 razy, że wiedzę można mieć przepotężną i ona jest guzik warta, jeżeli nie wprowadzamy jej w życie. Nic, kompletnie. Jest bezwartościowa całkowicie. Możesz słuchać różnych proroków, czytać mądre książki, studiować, doktoraty robić, Bóg wie co. To ci nie da kompletnie nic, jeżeli nie będziesz starał się tym wszystkim żyć. Wystarczy weź taką modlitwę o pogodę ducha, to w zasadzie jest sedno stoicyzmu, ogromnej, przepotężnej filozofii, zawarte właściwie w dwóch zdaniach. Modlitwa o pogodę ducha, myślę, że większość z was zna, nie będę już teraz o niej gadał. Zresztą nawet mam film na kanale o samej modlitwie o pogodę ducha. Więc też potrzebuję czasu na przerobienie, na milczenie, na przetrawienie różnych sytuacji, które gdzieś zaczynam wprowadzać w życie, bo jestem już w takim momencie, gdzie oczywiście nie wszystko, ale bardzo dużo już z tego, co przez te 10 lat mojego trzeźwienia robiłem, wam powiedziałem. Jest to też na kanale, jest w książkach moich, jest na blogu. To oczywiście to nie jest wszystko, ale jest już tego bardzo dużo. I teraz znowu potrzebuję, wiecie, napełnić to naczynie, którym jestem, przetrawić to, żeby móc to później oddać. Tak, po prostu. Tak więc, kochani, tak to wygląda, jeżeli chodzi o aktywność bez zniewolenia. Pomysłów jeszcze oczywiście jest masa tu na kanał, ale tak już powoli też inne rzeczy gdzieś będę robił. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no. Także tyle, kochani. Taka puenta też właściwie może z tego dzisiejszego filmu. Żeby po prostu dawać sobie czas na zmiany. Zamówiłem sobie taką fajną książkę. Premiera 25 lutego jest. Przedpremierowo ją zamówiłem. Książka, słuchajcie, dotyczy właśnie cyfrowego minimalizmu. Chyba taki nawet jest tytuł. I tam jest z tyłu na okładce tej książki taki napis, że to nie chodzi o to, żeby sobie zrobić krótkotrwałą głodówkę cyfrową w tym wypadku, ale jakby radykalne zmiany zacząć wprowadzać. I to dotyczy, kochani, kompletnie wszystkiego. Weź takie picie. To nie... Trzeźwienie, abstynencja nie polega na tym, że ty przez miesiąc, dwa miesiące, pół roku z granatem w dupie nie będziesz pił. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś ty swoje życie, każde jego aspekty, czyli aspekty zdrowotne, twoje aspekty społecznościowe, rodzinne, zawodowe, żebyś to wszystko zmieniał, żebyś to wszystko sobie, wiesz, naprawiał, regulował, tak żeby było ci w życiu dobrze, zwyczajnie, ok? I taka, myślę, może niech puenta jest z tego wszystkiego, kochani. Żebyśmy się naprawdę, kurczę, wzięli do roboty, no, po prostu. I nie tylko gadali, nie tylko słuchali, wiecie, milionów ludzi na YouTubach, bo od słuchania, od czytania jeszcze nikt swojego życia nie zmienił. Jak sama nazwa wskazuje, co mam zrobić, żeby zmienić swoje życie? W tym pytaniu już są dwie odpowiedzi. Zrobić, zmienić. To się wiąże z działaniem. Nie ma innej możliwości. Koniec, kropka. No, także wiecie, kochani, jak co, to zachęcam też was do zapoznania się z moją właśnie drugą książką, a więc kurs realizacji marzeń. Tam jest ogólnie roboty na cały rok, czyli myślę, że będziecie mieli co robić. Na kanale są też jakieś filmy. Jak wpiszecie kurs realizacji marzeń bez zniewolenia na YouTube, tam są chyba trzy... Znaczy filmów jest więcej, ale do trzech tematów bodajże, do dwóch na pewno. Spróbujcie, może wam się spodoba. Także tak to, kochani, wygląda. Tyle chyba, już będę kończył. Macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je koniecznie pod tym filmem, żeby one się gdzieś tam, wiecie, nie rozwaliły pod 50 innymi filmami, bo łatwiej mi będzie po prostu sobie je poszukać w jednym miejscu, zwyczajnie. Dlatego pytajcie, o co chcecie, ja też odpowiem na to, co będę chciał, ale myślę, że będzie fajnie. No, zwróćcie uwagę, na co już odpowiadałem. Na pewno będzie temat, który poruszę, o duchowości, bo padły już takie pytania wielokrotnie. A uważam, że jest ona ściśle związana z rozwojem takim, wiecie,
świecie wewnętrznym, który jest ściśle związany z trzeźwieniem, które jest ściśle związane z utrzymaniem abstynencji. No, to tak to wygląda. Prawo przyczyny i skutku. I tyle. Dobra, kochani. Zadawajcie pytania. Postaram się to Q&A w miarę szybko zrobić. Potem jeszcze jeden film. Potem na pewno jakaś przerwa, ale oczywiście jeszcze będę działał. Myślę bardzo dużo i myślę, że stopniowo coraz więcej. Ale spokojnie. Dobrego dzionka Wam życzę. Pozdrawiam cieplutko. Cześć.